Mario, to z czym, znaczy już wiem, z czym przychodzisz do nas, ale wiem, że chciałabyś jeszcze coś dodać do swoich punktów, więc słucham. To tak, to jedno, to w sumie o tym wczoraj mówiłam, ten sen o tej instalacji urządzeniu, co zobaczyłam, tak się zastanawiałam, czy to naprawdę było prawdziwe, czy to była jakby moja wyobraźnia, która starała się coś stworzyć. A te inne rzeczy, co chciałam dodać, to jest tak, boję się patrzeć na zęby w jasnym świetle. Obecnie boję się jeść, bo boję się, że zęby się połamią. Z drugiej strony boję się nie jeść, bo boję się, że zęby nie dostaną potrzebnych składników, żeby być zdrowe. Zgrzytam zębami w nocy i teraz boję się spać, bo boję się, że się obudzę ze złamanymi zębami zębem. I jakby cała moja wartość jako człowieka jest utknięta w moich zębach, więc każda niedoskonałość dla mnie to jest jakby taki, jakby mi czegoś osobiście brakowało, jakbym ja coś straciła. I każda wizyta u dentysty, no ja na dentystów patrzę jako o katów, osoby, które przeprowadzają tortury, bo borują w kościach. I to jest dla mnie bardzo silne ostatnie. Właśnie to chciałam dodać. Coś jest z tymi katami i dentystami. Tak, ja też jakoś nie mam zaufania za bardzo do dentystów, ale dobra. Dobrze, Mario, to zaczynamy w takim razie. Ułóż się wygodnie, tak zamknij sobie oczka. I zacznij sobie troszeczkę głębiej oddychać. I poczuj, jak klatka piersiowa unosi się, kiedy bierzesz wdech i opada. O właśnie, jak robisz wydech. Bardzo dobrze. I z każdym kolejnym wydechem twoje ciało zaczyna uspokajać się. I policzę od 10 do 1. A ty zrelaksujesz się jeszcze bardziej. Dziesięć, osiem, sześć,
trzy. Dwa. Jeden. I policzę od jednego do trzech. A na trzy, Mario, pójdziesz do jakiegoś wspomnienia albo snu. Jeden. Dwa. Trzy. I pierwszy obraz, pierwsze odczucie albo informacja. Jestem w pałacu w środku. I jest bardzo dużo drzwi komnat i bardzo mi się chce płakać. A w tym zamku jest ciepło czy zimno? On jest taki szklan, nie wiem, czy to jest szkło, czy to jest lód. A widzisz... Jest bardzo jasno. Jasno. A jesteś na boso, czy masz buty? Na boso. A masz sukienkę? Jakiego długą koloru? Białą. Długą białą? A ile jest tych komnat dookoła? Tak jakby to były takie poziomy z tymi drzwiami, więc tak co ja widzę tutaj dookoła, to przynajmniej 20. A jesteś tam sama czy z kimś? Na początku myślałam, że jestem sama, ale jak się spytałaś, to zobaczyłam małe dziecko obok mnie. A to dziecko jest dziewczynką czy chłopcem? Jest chłopcem i ma takie bardzo czarne, wyraźne włosy. A jest ubrane w jaki sposób? Co ma na sobie? Też jest bosem, ma takie, takie spodenki z takimi szelkami. I koszulkę też białą. Te spodenki są czerwone. A gdzie jest ten smutek w twoim ciele, który... To tak w okolicach serca. Okej. To teraz wyciągniesz ten smutek na zewnątrz. W tamtej przestrzeni wszystko jest możliwe i jesteś zbudowana z energii, więc możesz włożyć swoje energetyczne ręce do środka i złapać, wyczuć tą energię, która jest tym smutkiem i wyciągnąć na zewnątrz. I wyciągasz na zewnątrz. To ten smutek widzę jak takie, nie wiem, spleśniałe serce z robalami. Bardzo dobrze. Wyciągnij i połóż je przed sobą. I powiedz mi, czy te robaki wychodzą z tego serca? Tak jakby wychodzą, ale nie opuszczają. Tak jakby przygryzły tkankę i tak wystają. Okej, czyli wystają i nie mierzą się. To teraz, żeby to było w jakiejś formie, to wykreuj taki pojemnik szklany, duży i włóż to przegniłe coś z tymi robakami do tego środka. I zamknij. Zamknij szczelnie, tak żeby to było w takiej, powiedzmy, gablotce. Okay. Bardzo dobrze. Ok, to teraz to miejsce, w którym było był ten smutek, zacznij wypełniać swoją własną energią od środka, tak żeby to wszystko zostało od środka wypełnione. Jeśli coś jeszcze wypada albo wychodzi na zewnątrz, to powiedz mi. Ja widzę teraz, bym miała tak dziurę przybitą, tak na przy wylot? sercu i tak, i bardzo ciężko, tak jakbym ją wypełniam,
mam ten obraz z tej dziury. Okej, okay. Czyli to teraz dotknij swoją energetyczną ręką, co jest na obrzeżach tej dziury, no bo skoro ona jest, no to coś musi być takiego, co jakby powoduje, że ona jest na wylot. I to jakby te krawędzie dotknij i powiedz mi, czy tam jest twoja energia, czy coś, co nie należy do ciebie? To nie jest moje. I Mhm. to ja widzę, jakby to był taki, jak są te włazy z takimi klamerkami. Tak, To, tak, tak. To, to, to te klamerki są tak dookoła, bardzo, bardzo małe, niewidoczne i Okej. bardzo czarne. To teraz włóż swoje energetyczne ręce jakby na zewnątrz tej obręczy, powiedzmy, i ją całą wyciągnij ze swojej przestrzeni energetycznej. I już, i wyciągasz na zewnątrz. Bardzo dobrze, świetnie. I powiedz mi, jak widzisz ją, jak ją wyciągnęłaś na zewnątrz? Ja to w zasadzie widzę teraz, jakby to nabrało takiej materii i to jest taka rura, która idzie tak dosłownie na dół, Okej. Że jakby nawet przechodzi teraz przez tą podłogę. Mhm. Odsuń się od tego, tak żeby stała sobie z boku. I teraz całą tą dziurawą przestrzeń pozwól, żeby twoje ciało naturalnie wypełniło sobą, tak żeby całe twoje ciało subtelne było całe. Już? Mhm. Świetnie, bardzo dobrze. To teraz przeskanuj jeszcze swoje ciało od głowy. Jesteś z nami, Maria? O, bo ci zawiesiło. Dobra, Asiu? Wiesz co, bo widzę, że Maria wycięło internet, się zatrzymała. Zanim do nas dołączy, to powiedz mi, gdzie ty widzisz ciało subtelne? Ja widzę bardzo podobnie jak Maria. Tylko ja bym to widziała, ja widzę to w formie labiryntu. Jest pełno drzwi, które ona może otwierać, zaglądać, a tam jest pusto. Jakby czegoś szukała. Szukała rozwiązania. Ten chłopiec za nią podąża zawsze. On jest jakiś do niej przyczepiony? Jest coś, co ich łączy energetycznie? Jest jakieś powiązanie między nimi? Tak, to jest jej osobisty byt. To nie jest wcale chłopiec, to jest coś, co się podszywa za chłopca. A powiedz mi, jak wygląda to połączenie między nimi dokładnie? Poprzez bliskie trzymanie się ze sobą. A jakbyś to tak zobaczyła tylko na przestrzeni energetycznej, czy jest jakaś nić, która ich łączy, coś, co przebiega między nimi? Jest do jelit jej. Tak. Tylko się blisko jej trzyma. On się podczepił historii. Okay. Historii jej własnej doświadczenia. Maria, zamknij sobie oczka i podążaj, bo... Okej, okay, czyli on jest podłączony do jelit, a co to jest za nić, która biegnie od niej do niego? Jak ona wygląda? To jest bardziej jakby strach. U niej ta nić wygląda, to jest na poziomie strachu. Ona się boi. Ona chciałaby też zawsze z kimś podążać. To jest strach przed zostaniem samą, strach przed... Ogólnie to jest energia właśnie strachu, częstotliwość strachu. A do niego gdzie wchodzi ta nić? U niego to różnie. Też jest żołądek, też jest klatka piersiowa. On sobie może manipulować. Okej. Dobra, to poczekaj, Asiu. Mario. Powiedz mi, oczka sobie zamknij. Powiedz mi, co teraz widzisz w swojej przestrzeni dookoła. Jest ten chłopiec koło ciebie dalej? Tak jakby było, a go nie ma. Jakby jakaś taka jeszcze pamięć, nie wiem, hologramu po nim. Okej. Okay. A przywołaj go, tak żeby on był w twojej przestrzeni.
I spójrz na niego i powiedz mi jeszcze raz, jak go widzisz. On dorósł. Jest, nie wiem, młodzieńcem. Mhm. I już nie ma tych czerwonych spodenek, tylko też ma jakąś taką białą szatę. Okej. To teraz zamrozisz go. Tak, że on się nie będzie w ogóle ruszał, ani wysłał do ciebie żadnych komunikatów. I patrząc tylko i wyłącznie energetycznie, zobacz, co cię łączy z nim bezpośrednio. Zobacz, czy są jakieś nitki, jakieś powiązania, coś, co w jakiś sposób łączy jego z tobą. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, że to jest lustro. Okej, ale spójrz na swoje ciało energetyczne i popatrz się na siebie, popatrz na swój brzuch, na swoje nogi, na swoje ręce i powiedz mi, czy coś wychodzi z twojego ciała energetycznego w jego kierunku? Tak, to wygląda w zasadzie jak takie pęknięte kawałki lustra, które takie szkło, które się tak wydłuża. Okej, i to szkło jest w tobie czy w nim? Ono jest we mnie wbite i tak się wydłuża. Wydłuża, okej, dobra. To teraz złap to szkło, które jest w tobie, wyciągnij je na zewnątrz, ale trzymaj jeszcze je w rękach. Teraz jak już wyciągniesz je zupełnie na zewnątrz, to odkoduj, jakie informacje są zapisane w tym lustrze. Pierwsza rzecz, jaka ci przyjdzie. Tak przeskakuje pomiędzy jesteś bezpieczna, a niebezpieczeństwo. Okej. Coś jeszcze? Smutek, strach. Nadzieja. Kompromis. Zobacz, w jaki sposób to lustro, jak się wydłuża, wchodzi w niego. Tak mi przyszło, że, bo to tak robi się taki czubek bardzo taki spiczasty. I tak mi przyszło, że to wchodzi w jego merydiany te główne. Okej. To teraz odkoduj informację, co płynie od niego w twoją stronę. On teraz jest... A ja czuję po prostu, jesteś bezpieczna, ja ciebie kocham, jesteś moja. A on tobie to wysyła. A zobacz, jaki jest przesył informacji i jaki rodzaj energii jest wysłany od ciebie w jego stronę. Strach. Dobra, to teraz telepatycznie zapytaj się go, co on robi z tym strachem. On go transformuje na bezpieczeństwo i miłość. Okej. A co powoduje, że ty emanujesz strachem? Ja czuję, jak ja bym nie była na swoim miejscu i jakbym była wypełniona taką czarną mazią w środku. Okej, to jest bardzo prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Wiesz jaki? Zrobisz krok do tyłu i cała ta czarna maść, która nie jest tobą, zostanie przed tobą. Jesteś gotowa? 1, 2 i 3. I robisz krok do tyłu i cała ta maść zostaje przed tobą. Wrzuć od razu tam to lustro. O, właśnie. I teraz już odzyskujesz swoją energetykę. Bardzo dobrze. Świetnie. I powiedz mi, co się stało z tą mazią, kiedy z niej wyszłaś? No to ona tak została. Tak dosłownie została. Tak. A czyli została twoja sylwetka? Tak. Dobra, to teraz sobie stań z boku i zaobserwuj tego, który był tym chłopcem. Tą czarną sylwetkę z mazi i powiedz mi, czy coś ich łączy, czy oni jakoś ze sobą mają coś wspólnego. To tak jakby ta maź w zasadzie, nie wiem, czy została stworzona przez tego
młodzieńca, czy wysłana, ale oni są jednością, częścią siebie. To teraz temu młodzieńcowi rozkaż, żeby się pokazał w swojej oryginalnej formie. 1, 2 i 3. Okej. I? To, ja nie wiem, co to jest, ale to wygląda tak chyba najbardziej do taki miks człowieka z ośmiornicą. A, okej. A gdzie wychodzą macki? Którędy? Tak z głowy, tak z ramion. Okej. Bardzo dobrze. To teraz... I on ma ogon, długi ogon. Teraz to wszystko, czyli tą czarną maść, to lustro i tą humanoidalną ośmiornicę, zamknij w zmniejszych i zamknij w takim dźwięko-informacyjno-szczelnym pomieszczeniu. Ono może być przeźroczyste, tak żebyście się mogło temu przeglądać, ale zamknij to w takim pudełku, większym może, tak żeby nie przechodziły żadne informacje ani nic z tego środka do ciebie. Zrobiłaś? Bardzo dobrze. To teraz się rozglądnij i powiedz mi, co widzisz dookoła. Tu tak jeszcze jakby miała ten obraz tego zamku, tej komnaty, ale teraz sobie tu widzę łąkę zieloną z kwiatami. I oni są tam, są też na tej łące, zamknięci w tym, znaczy on, jeden ze swoim wytworem. Dobra. Tak. To teraz przeskanuj swoje ciało i powiedz mi, czy wyczuwasz coś, co na pewno oryginalnie nie należy do ciebie jako do istoty. Ty będziesz doskonale wiedziała, bo znasz swoją energetykę, więc łatwo to szybko znajdziesz. I zacznij sobie od głowy i idź od głowy i skoncentruj się głównie właśnie na głowie i na okolicach zębów. A, tam jest taki, ja nie wiem, to tak jakby taki był stożek, który jest taki plastyczny. I on tak jakby wypełnia całą moją buzię, przełyk, gdzie chodzi dotąd z tym czubkiem spiczastym przy sercu. Okej. No to wiesz, co masz z tym zrobić. Wyciągnij. Bardzo dobrze. I jak się czujesz, jak to wyciągnęłaś? Ja jeszcze to wyciągnę. Już? Czego się trzyma? Tak, tak jakbym, im bardziej staram się to wyciągnąć i to widzę, że ja się to wyciągam. I ja widzę takie, nie wiem, czy to są jakieś kleszcze, czy to tak przybiera w środku ciała i nie chcę wcale to wyjść. Trzymaj swoje rączki tam, włóż je, dotknij tych kleszczy i powiedz mi, jaka informacja jest na tych kleszczach zapisana? Jesteś nasza, jesteś moja. Nie masz prawa. No to teraz zawołaj przez siebie właściciela. Sprawdź, czy to jest ten, który jest tam zamknięty, czy jest, to jest ktoś inny. Tam coś jeszcze jest. Okej, ale że poczekaj, że ty nie masz prawa ze swojego ciała subtelnego wyciągać to, co, czego ty chcesz, a czego nie chcesz? Kto decyduje o tym, co się dzieje z tobą? Ty czy ktoś inny? Ja decyduję, ale tak mi przyszło, ja miałam dużo koszmarów kiedyś, ja takich wilkołaków widziałam i tak właśnie zobaczyłam takiego, nie wiem, z wilkołaka, który tam stoi właśnie. No to zawołaj go. I żeby nam było raźniej, to zamknij go też w takim pudełeczku obok. I deaktywuj całkowicie te kleszcze. One są całkowicie zdeaktywowane. Nie działają już. I już. O, właśnie. I teraz wyciągasz to po prostu z siebie. To jest nieaktywne, nie działa. Już ten program, który jest nadawany, który został zaprogramowany, nie działa. Twoja istota, o właśnie, odzyskuje już całkowicie siebie. Świetnie. Potrzebuję to powiedzieć głośno, nie umrę, jak to wejmę, prawda?
Zawsze możemy cofnąć czas. Więc wyciągnęłaś? Ja tak. Mhm. I sprawdź, czy tam jest taki zakodowany system zabezpieczający, że jeśli to wyciągniesz, to umrzesz. Aha. Sprytne, nieprawdaż? No. To tak jakbym zobaczyła, że to jest dosłownie jakieś napisy są w kościach. Mhm. Okej, okay, to teraz jak to wyciągnęłaś, to od razu sprawdź właśnie swoje kości w tym ciele energetycznym i jeśli są jakieś napisy, programy aktywne bądź nieaktywne, to podświetl je teraz na czerwono i powiedz mi, czy coś takiego jest. Jest sporo. Mhm. Ale to nie jest tak głębokie, jak myślałam. To jest tak powierzchowne. Powierzchowne, okej, okay, ale to też chyba nie chcesz mieć tego. Nie. Mhm. A kto jest autorem tych tekstów? Ja wyraziłam zgodę, jak przed urodzeniem na to. Mhm. Ale się tak pytam, kto jest autorem dużo. Tych tekstów? Kto jest autorem? Kto je wymyślił? Zawołaj go. No zawołaj autora, dokładnie. Ten, który to wymyślił, ten, który to wykreował. Zawołaj go przed siebie. Już. Okej. Okay. Chcę go zobaczyć. I kto to jest taki zdolny? To jest tak jakby taka płachta szara, która, nie wiem, jest jakąś inteligentną energią. Mhm. Nie ma formy? Nie ma formy. Mhm. O, czytaj eteryczne DNA. Twoja istota umie to odczytywać, tak jak ty umiesz w świecie fizycznym rozpoznawać ludzi, zwierzęta, drzewa. Tak twoja forma eteryczna też z łatwością odczyta eteryczne DNA. Co to jest za forma? Powiem, co mi przychodzi do głowy pierwsze. To tak powiedz, jakby sąsiad, który jest jakby obok, rzeczywistości obok. Mhm. Ale jaką ma formę? Jest humanoidalny? Tak. Tak jakby człowiek, tylko z innymi proporcjami ciała. Takie dłuższe okay. ręce, dłuższe nogi. A jakie ma włosy? Ma włosy? Dobra, zawiesiła się znowu nam Maria. Asiu, kto jest autorem dokładnie tych tekstów? No jest po połowie. W jednej strony jest ta ośmiornica, która jest zamknięta. Mhm. Ale to idzie odgórnie. Okej. Okay. A jakie dokładnie informacje ona miała zapisane na tych kościach? Jest wina. Wina powiedzenia czegoś za dużo. Czyli mówienie w ogóle, że mówisz za dużo. Tam jest bardzo dużo różnych aspektów. Mhm. W innych wcieleniach niepowiedzenie czegoś i to jest też uchwycenie zamknięte tam w tym zębach. To jest tak jakby pewne tajemnice utkwiły nie tylko w zębach, ale w całej szczęce. Mhm. Coś, czego ona nie powiedziała, a mogła zmienić bieg historii, ale tego nie zrobiła. Coś, co powiedziała za dużo. Wszystko jest też, jeżeli chodzi o słowa. Mhm. Coś, czego ze strachu nie zrobiła, czyli jeżeli miała iść gdzieś o coś się postarać, a ona tego nie zrobiła, nie dała z siebie 100%, czyli tego tak naprawdę, kim ona jest, to też utkwiło tutaj w górnej szczęce i zębach. Mhm. To tak jakby one miały nagle wypaść. I to jest też strach, że zęby wypadną, ponieważ przy tych korzeniach jest za dużo zapisów. Okej, okay, ale to ona generowała te napisy, czy one zostały w jakiś sposób wyryte w tamtym miejscu? Wyryte, ale ona je pielęgnowała. Mhm. Nieświadomie. Okej, okay, ale to ona wymyślała treść tych napisów, czy ktoś jej, czy jest ktoś, kto wymyślił? Ośmiornica. Mówi do tego chłopca. Mhm.
Tak, ta ośmiornica, ale ona też sama tworzyła swoje. Okej. Okay. Ale bardziej poprzez manipulację. Okej, okay. A czy jest jeszcze jakiś ingerent w jej przestrzeń? Nie, w jej nie. Mhm. A kto jest szefem ośmiornicy? No to też jest jakaś hybryda. Ale ma szefa nad sobą. Ale też jest związana z... No dobra, to niech od razu powiedz jej, żeby zawołała tego szefa. I włożyła od razu do środka, do tego pojemnika. I co się dzieje między tą ośmiornicą a tym szefem? Nic, zupełnie nic. Nic, stoją. Mhm. A wysyłają, zobacz, czy jest jakaś kontrola mentalna u Marii? Może delikatna, po prostu, bo w momencie, kiedy ona otworzyła jakby buzię energetycznie, to wyleciał nietoperz z jej buzi. Mhm. Jakby wyszedł, wyczłapał. Mhm. On jest jakoś związany z tymi, są dwójką? Tak, 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 on jest wysłany. Jakiś, on nie jest typowym, to jest właśnie do, jakby do kontroli umysłu. On nie jest jakby żywym organizmem, ale jest jakąś formą żywego organizmu. Czyli jest to jakieś urządzenie? Tak wygląda, ale czuję to, że jest to zmechanizowane, ale jest to też biologiczne. Jestem, okej, ale jestem świadomość? Tak, jakiś rodzaj jest, ale bardzo płytki. Mhm. I w jaki sposób oddziaływał na ciało mentalne Marii? Podpowiadało jak, podpowiadało na przykład o nerwicy lękowej, mhm. Czyli robienie czegoś, bo będą tego konsekwencje. I bardzo dużo generowało do strachu. Czyli jak czegoś nie zrobię, czegoś nie sprawdzę, czegoś nie pomyślę, czegoś... To jest takim nawet uporem maniaka. Mhm. Z taką nawet manipulacją siebie samej. To coś się stanie. Taka ciągła kontrola siebie. Mhm. Tak, i to właśnie sygnalizował ten nietoperz, który był w tych tak jakby... na przednich zębach, z przodu, z tyłu. Mhm. A czy jest jeszcze coś tam przyczepionego do tych zębów poza tymi zapisami na kościach? Mhm. Takie małe jakby implanty u dentysty, które są energetyczne. Mhm. Tak. A co jest takie małe implanty jak plomby. I co przewodzenie. Tam jest? To jest przewodzenie, żeby to przewodziło do głowy. Jakby były kabelki połączenie mhm. z głową. To sprawdź od razu sen, który miała Maria, w którym właśnie miała taki sen, że wyciąga jednego zęba, a w tym zębie jest cała instalacja. Różne właśnie ruchome kabelki, różne rzeczy. Idź do momentu, kiedy ona to śni i powiedz mi, jak to się stało, że forma fizyczna odebrała to. Nie miała tego odebrać, nie miała. Dlatego ta ośmiornica bardzo pilnowała. Ale przez przypadek to odebrała. Mhm. Jakby jej ciało subtelne miało przez chwilę połączenie ze sobą samą fizyczną. Mhm. I nagle Maria to zobaczyła. Dobra. A zobacz, co się dzieje, kiedy ciało fizyczne, kiedy Maria pali marihuanę i jest ciało pod wpływem THC. Co się wtedy dzieje na planie subtelnym? Jest bardzo podsyłane dużo różnych komunikatów. Ona, to tak jakby ona zobaczyła taka, jak w śnie, zobaczyła mhm. taka, tą prawdę, ale bardzo często też jest były podsyłane sny i to jest na tym poziomie, kiedy Maria pali marihuanę, mhm. że podsyłają różnego rodzaju obrazy. Żeby nagle Maria, nawet jak te sny, to ja mam sobie wierzyć, że to widzę, czy nie mam sobie wierzyć, że to widzę? Mhm. Bo pewne obrazy są
puste. To jest jak hologram, który podesłano, żeby ono sobie nie ufała. Czy to, co jest, to rzeczywiście było tym czymś, to tak jak z tym snem, czy nie? To jest przekłamanie jej samej własnej. Podsumowanie tylko po to, żeby ona nie była pewna tego. A czemu ciało fizyczne nie ma w ogóle dostępu do swojej energii kreacji? Że może być odtwórcze, kopiować różne rzeczy, ale kiedy ma coś samodzielnie stworzyć, wykreować, to wtedy jest totalna blokada i nic się nie dzieje. No ta, bo ciągle pracuje głowa. Bardzo często ona jest, tak jakby ona musi połączyć tą głowę z emocjami, tą ciało, znaczy połączyć, ona jest połączona, ale skupia się na ciało subtelnym, emocjonalnym i mentalnym. Czyli tam nie ma już miejsca na kreację, ciągle ona jest w takim kółku pomiędzy tym. Bo emocje, tutaj ta głowa. Tutaj bardzo dużo myśli, bardzo dużo podpowiadania, bardzo dużo takiego nachalnego, tak jakby ona sama ze sobą walczyła z tą swoją głową, z swoimi myślami. Jest bardzo obciążające. A zobacz, co się dzieje z energią seksualną. Zobacz, co się dzieje, Maria, jak koncentruje się jej ciało fizycznym na tych lękach i stresie związanym z zębami, to zaczyna czuć właśnie mocno energię seksualną. Zobacz, dlaczego akurat wtedy ta energia jest tak intensyfikowana. Żeby nie zwracała, co tak naprawdę w tych zębach jest, uwagi. Ale jej ciało energetyczne, żeby nie zwracało? Tak, tak. A zobacz, co się w ogóle dzieje z energią seksualną? Gdzie jest ta energia kreacji? O, ona się czasami rozciąga poza ciało subtelne. Czasami jest zablokowane w ciele subtelnym. Czasami jest tak bardzo ściągnięte nawet poza to ciało. Jak takie wybuchy na słońcu wygląda. A czy ta ośmiornica w jakiś sposób, ta lub ten szef, korzystali z tego? Ośmiornica, oj bardzo. Ona lubi manipulację, ona lubi tą kreację, bo to są jak dla niej, ona może sobie to jak szaty ubrudzić trochę strachem, ubrudzić czymś. Tak jakby ta wtedy częstotliwość jest niższa i ona lubi zmieniać swoje kształty. A, czyli wykorzystuje tę energię też kreacji do tego, żeby zasilać swoją własną naturę, tak? Czyli zmieniać kształty, manipulować umysłem, kamuflować się. I ta ośmiornica jeszcze w ogóle wtłoczyła jej aspekt, to jest w ogóle kompletnie zakłamany aspekt, że ona miała wcielenie i była kobietą, która bardzo manipulowała. Ale to jest puste wcielenie, to jest jak hologram w głowie. I ona też jakby tu się stopuje z pewnymi rzeczami, żeby nie odblokować zdolności manipulacji ludźmi. Okej. Tak, ale to jest puste, ona wcale takiego wcielenia nie miała. Jest jej wymówione. A w jakim celu ta ośmiornica jej wymówiła akurat takie wcielenie? Dlatego, że wtedy ono się upodabnia do ośmiornicy. Jak lustro. I ją bardziej przyjmowała. To jest jak odbicie lustrzane, czyli ona ciągle przypominała sobie, dobrze, ja nie mogę teraz manipulować ludźmi. Dlatego ta energia kreacji zawsze była tak gdzieś wyciszona. Czyli to pozwalało ośmiornicy przebywać w jej przestrzeni? Tak, tak. Jesteśmy jak bliźniaczki. Tym twoim odbiciem lustrzanym. A że to było naturą, normalną naturą ośmiornicy, to musiało nawet udawać. Ale rozumiem, że jest to relacja czysto pasożytnicza. Czysto. Tak. Plus do tego dawa sygnały a propos bezpieczeństwa. Okej, to niech teraz ciało subtelne właśnie sobie Marii zobaczy. Czy ośmiornica jej cokolwiek dawała? Tak, informacje o bezpieczeństwie. Ale co ta informacja niosła ze sobą? Poza tym, że jej mówiła, że jest bezpieczna. Złudne poczucie bezpieczeństwa. A co brała od niej?
O, dużo, dużo częstotliwości. Ona była głównym biorcą. Mhm. To oczywiście oddawała dalej to do góry, do szefostwa, ale ona była głównym biorcą. Dawała strach, panikę, tą nerwicę natręt, poczucie takiego, że ja sobie nie poradzę w życiu, to jest też ogromne. Że ja sobie nie poradzę w życiu, ja nie mam pomysłów, mam dużo pomysłów na siebie, ale ja nie wiem, jak to wykonać. Ja ciągle siedzę w własnym strachu, w tej, jakbym się obkręcała w koło. O śmierci ja to lubiała. Też niepewność siebie. Bardzo dużo niepewności siebie było. A kiedy Maria na coś się stanie z ciałem, na przykład zaczęły puchnąć nogi, to momentalnie jej ciało zaczyna generować obrazy katastroficzne, w takim sensie, że od razu ma uczucie, że nogi będą amputowane, to wywołuje oczywiście ogromny strach i lęk i napięcie w ciele. Co się wtedy dzieje? Ona tak jakby aktywowała wcielenie, które nie jest przerobione. Wcielenie, gdzie urodziła się już, nie chodziła. Ona była sprężyżowana od pasa w dół. Okej, czy to są niezmetabolizowane po prostu pamięć poprzednich jej wcieleń na ziemi? Tak. I ona automatycznie bała się, że będzie tak samo. A co jej uniemożliwiało metabolizację tych? Że cały czas przenosiła. Ośmiornica. Mhm. Kabelki, ośmiornica, ta czarna maś, która była w niej. Bo ona chciała ciągle pamiętać, że ona już tak nie chce skończyć, że ona już nie chce, jakby siebie sama zatwierdzała w tym, że ona tego nie chce. Ona tylko tego nie chciała. Mhm. Maria fizycznie odcięła się też od swoich przyjaciół. I z jednej strony tęskni za nimi bardzo, a z drugiej strony czuje też do nich niechęć i nienawiść. Co powoduje takie skrajne uczucia? Z jednej strony, bo ona wpadała w własną skrajność, bo jakby wyczuwała coś za nimi i bała się, że ona też zostanie zainfekowana, bo ma nie ryzykować. Z drugiej strony, ta ośmiornica mówiła, ty jesteś moja. Mhm. Czyli po co ci inni, skoro zobacz, jak jest nam razem dobrze. Okej, czyli cały czas skierowywała jej energetyka na siebie. No dobrze. Mario, możesz sobie zamknąć oczka, zaraz będziemy dalej pracowały razem. Mam nadzieję, że już będzie wszystko dobrze z internetem. O, zamknij sobie oczka. O, tak. Mhm. No dobrze, to jeszcze mi powiedz, Asiu, czy coś teraz bezpośrednio jeszcze łączy ciało subtelne Marii z Asią? Z ośmiornicą? Tak, jest w głowie jeszcze coś. Mhm. A czy jest jakieś połączenie między tobą a Marią? Poprzez przestrzeń. Okej, okay. Czyli telepatycznie tylko się z nią kontaktujesz. Tak, tak, bo jesteśmy nadal w tej przestrzeni. Dobra. A co to jest to w głowie? Nadajnik. To jest taki nadajnik, gdziekolwiek ona by nie poszła, oni ją znajdą. Mhm. Czyli tutaj Maria ma jeszcze takie oblepione strach przed tym, że to wszystko wróci. Mhm. A to jest w środku w ogóle oblepione jeszcze takim niepewnością samej siebie w działaniu. A okej, okay. A ten nadajnik jaki sygnał emituje dla ciała subtelnego? Tą niepewność. Okay. Tą niepewność, aby na pewno, a może to twoje wyobraźnia, a może coś jest i to może podpowiadać, podsyłać obrazy nawet, że poczucie nawet, że coś jest jednak wokół niej, że to nie zostało zrobione. Mhm. Tak, jak żeby ona wracała do tego, co stare. Okay, ona ciągle wracała. I rozumiem, że wtedy to ciało subtelne dowibrowywuje się do tej informacji. Tak. Tak, to jest ono uważało, że to jest jej własny radar. Radar, który powoduje, że ona
i będzie uważna, żeby tam nic nie brało jej energii, żeby ona zawsze była czujna. Ale to też powodowało obrazy niechciane. Dobrze. Mario fizyczna. Jesteś gotowa i czy chcesz wyciągnąć ten nadajnik ze swojej głowy i go wyłączyć? Tak. Tak, dobra. To jak powiem trzy, to wyciągasz go jednocześnie go wyłączając. Jeden, dwa i trzy. Bardzo dobrze, świetnie. To teraz. Czy jest jakaś zgoda, którą udzieliłaś tej ośmiornicy na przebywanie w twojej przestrzeni? Tak, zgadza się. A na co się zgodziłaś? Na wymianę energii, wymianę cząstek. Okej. I nadal chcesz się wymieniać z nią energiami i cząstkami? Nie, nie, podziękuję za tą współpracę. Okej. No to teraz, jak już jesteś gotowa, to anulujesz wszelkie zgody, których udzieliłaś jej na przebywanie w twojej przestrzeni, jednocześnie kasując wszystkie informacje na twój temat z jej przestrzeni i z przestrzeni szefa i całej tej organizacji. Także całkowicie znikną wszystkie informacje na twój temat. Jesteś gotowa? To na trzy anulujesz. Jeden, dwa i trzy. I rozejrzyj się i powiedz mi, co widzisz dookoła. A, taką pustkę wypełnioną mną. Bardzo dobrze. To teraz przeskanuj jeszcze raz swoje ciało i teraz zwróć uwagę jeszcze raz na swoje kości i powiedz mi, czy są tam jakieś zapisy informacji na kościach? Nie ma, ale tak jeszcze widzę, jakby były takie, nie wiem, wgłębienia, bruzgi po tych zapisach i tak widzę, jakby ten proces oczyszczenia? Odnowy, odbudowy jeszcze jest w trakcie. To przyspiesz go. Tak, żeby to wszystko było gładkie. Jak gnówka Pewex. Jeden, dwa i trzy. W tej przestrzeni czas nie istnieje, więc to ty decydujesz, jak to się szybko dzieje i co się dzieje. Bardzo mogę dobrze. Pochwalić, że mam ładny, błyszczący, biały, nowy, zdrowy, mocny szkielet. Okej, bardzo dobrze. To teraz zobacz na swoje eteryczne DNA. I podświetl na zielono wszystko to, co nie należy na pewno oryginalnie do ciebie. I to ma być aktywne bądź nieaktywne, cokolwiek to jest, na swoim eterycznym DNA. I powiedz mi, czy coś się podświetliło na zielono? To tak jakby, nie wiem, zarodniki grzybów? Leśni, takie. Okej, weź jeden do ręki i powiedz mi, co to jest. To tak jakby, ja nie wiem, takie cząsteczki, coś biologicznego, coś mechanicznego, co zbiera informacje. O, właśnie. I jakie informacje ma zbierać? Jakie jest jego zadanie? Wymapywać wszystko to, co jakby daje najwięcej takiej, nie wiem, radości, szczęścia i co najbardziej jakby ciągnie na dół. A kto będzie korzystał potem z tych informacji? Kto miałby z nich potem korzystać? Nie wiem, czy mi przyszło do głowy konkurencja. A, okej.
No to zawoli tutaj tę konkurencję. Kto tutaj sobie próbuje z ciebie zrobić bazę danych? Dosłownie zobaczyłam mężczyznę tak w garniturze, tak typowo takiego typowego biurowca. A, okej. Okay. Zobacz, czy ma ciało ludzkie na ziemi. Przyszło mi, że może mieć, że tak, może się tak wcielić. Mhm, ale czy teraz ma jakieś ciało na ziemi? Tak, on jest. Mhm. Okej. Okay. I on jest dość blisko. W sensie blisko ciebie fizycznie na ziemi? Ja mam wrażenie, że ja go widziałam w tym mieście, gdzie mieszkam. Mhm. Okej, okay. Asiu, co to jest za byt? To jest jakiegoś człowieka, jakiejś organizacji takiej troszeczkę innej, ale współpracującej z tą organizacją, która była. Mhm. Okej. I to jest ciało subtelne, które... Które ma przy sobie coś, tak. Okej, ale on sam świadomie działa i wykorzystuje inne ciała subtelne, czy po prostu jest... Jest nieświadomy. A, i robi to nieświadomie. Robi nieświadomie, tak. Okej, ale te cząstki, które znalazła Maria, należą do niego, czy on po prostu je tylko wsadził? Wsadził. A jak to zrobił? Idź do tego momentu, kiedy on to robi. Powiedz mi, jak to zrobił. Jest tak, że on zauważył to, wiesz co, jakby się dostało nawet w tej chwili. Zauważył, że jakby ta cała ingerencja, którą miała Maria, ona sobie poszła i w momencie wyjmowania starych wsadził swoje. Mhm. A to przyjrzyj się temu momentowi, jak on w ogóle obserwował przestrzeń Marii. Poprzez ich, bo oni jakby mają jakąś taką umowę. Mieli umowę, więc w momencie, kiedy Maria anulowała tą umowę, mhm. to nanosekundzie przed on wsadził coś. Jakby zamienił. Okej, okay, tamto się wyjmowane, więc ja wsadzę takie małe kliny. Ale on jest związany z tą ośmiornicą w jakiś sposób? Był, tak. Niezwiązany, to tak jakby dwie różne firmy ze sobą współpracowały. Okej. Okay. A idź do momentu, kiedy, czy oni się w ogóle na planie fizycznym kiedyś spotkali? No tak. Mhm. Idź do tego momentu i powiedz im, co się wtedy dzieje na planie subtelnym. To jest tak jakby dwie firmy rozmawiały ze sobą. Mhm, ale czy ciało subtelne Marii jest świadome tego, czy nie? Nie, to jest tak jakby coś się pojawiło w jej przestrzeni. Ona jest świadoma, że coś się pojawiło. Jest takie, ośmiornica wysłała sygnały, żeby ona tego nie wywaliła, nie wystraszyła. Mhm. Tak jakby trochę poznała. Okej. Okay. No dobra, a to wróćmy do dnia dzisiejszego. A co by się stało, gdyby Maria nie zauważyła tego? Ośmiornica by wróciła. Mhm, to poprzez umowę ich. To idźmy do przodu w czasie i zobacz, jak ona by to zrobiła. Co by wykorzystała, żeby wejść do przestrzeni? Trochę by to trwało, ale wykorzystałaby znowu strach. Znowu strach, bo gdyby tamten został, tamten byt i przyszedł do jej przestrzeni, to on już byłby duży, straszny. To byłoby jak największy koszmar nocny. Mhm. A ośmiornica nie była taka zła w końcu. I wtedy ona by po prostu zamieniła byty. A, to sprytne. Mhm. W co wierzy ciało subtelne, że wygenerowałoby aż taki strach? Na jakim przekonaniu jest to zapisane? Przekonaniu, że w fizyczności, w energetyce nie jest to tak straszne, jak wtedy, kiedy się dzieje to w rzeczywistości, przy ciele mhm. fizycznym. No, bo tutaj było taki brak harmonii pomiędzy tym, co energetyczne, a tym, co się rzeczywiście fizycznie dzieje. Okej. Okay. To jest brak troszkę wiary w siebie jeszcze mhm. został.
że to ja mam moc. Że to ja jestem tym własnym użytkownikiem własnego ciała. Dobra. No to teraz zrobimy sobie taki mały eksperyment. Wrócimy do dnia dzisiejszego i Mario, na razie zostaw to, co jest na twoim tym eterycznym DNA, to, co zidentyfikowałeś sobie doskonale. Ale teraz połączysz się całkowicie ze swoim ciałem fizycznym i podniesiesz do maksimum wiary w siebie. I powiedz mi jeszcze, zanim to zrobisz, w skali od 0 do 10, energia, która wibruje na poczuciu własnej wartości, u ciebie jest gdzie na skali od 0 do 10? Ale tak pomiędzy 1,5 na 2,5 to chodzi. A, no to idziemy do góry. Podnieś najpierw do 7. 1, 2 i 3 i 7. Już czujesz, jak wiara w siebie, wiara w swoje odczucia, tego, kim jesteś, zaczyna wypełniać całkowicie twoją istotę. I zaczynasz czuć, jakbyś wróciła do domu, że znowu czujesz siebie. Tak. Znowu ufasz sobie. I wiarę w siebie podnosisz teraz do 10. I już. 1, 2 i 3. I 10. I maksymalne. Teraz zaufanie do siebie. Zaufanie do swoich odczuć. To jest energia, którą się możesz bawić. I to ty decydujesz. To ty sobie przesuwasz te suwaczki, jak chcesz. To teraz przesuń to na maksimum, jak możesz odczuwać zaufanie do siebie. I powiesz mi, jak się z tym czujesz, kiedy przesuniesz to na maksimum. 1, 2 i 3. I maksymalne zaufanie do siebie. Wiara w siebie. I poczucie, że wiesz, kim jesteś, wiesz, co czujesz. O, właśnie, bardzo dobrze. I teraz, na tych nowych warunkach, nawet mając to, co on ci tam przyczepił, w ogóle zobacz, czy to się utrzymało w ogóle na twoim eterycznym DNA w momencie takim, kiedy zmieniłaś swoją energetykę. Zostało na twoim eterycznym DNA, czy się wykruszyło? W ogóle tego nie widzę. Przyszło takie uczucie lekkości i jakby, ja nie wiem, powietrze widzę dookoła siebie. Bardzo dobrze. No i już widzisz sama, jak to działa. To teraz jeszcze jasno i wyraźnie anuluj wszelką zgodę, którą udzieliłaś jemu, jakiejkolwiek innej firmie, na to, żeby przebywała w twojej przestrzeni. I teraz Asia pojawia się koło ciebie i powiedz mi, jak widzisz Asię, jak ją odczuwasz? Jest piękna. I taka bardzo, ja nie wiem, jak to powiedzieć, ta energia jest taka bardzo, nie wiem, przyjazna, ciepła, puchata. Okej. Okay. Teraz odczuj swoje ciało fizyczne i wypełnij całkowicie swoją formę fizyczną, jednocześnie usuwając z niej wszystko to, co mu nie służy. Temu ciału. Jeśli się pojawiają emocje, to dobrze. To znaczy też, że metabolizujesz. I jeszcze Mario, sprawdź, czy w twoim ciele energetycznym są zatrzymane wspomnienia z poprzednich inkarnacji.
Czy są gdzieś zapętlone informacje? Tak, ja w zasadzie z siebie widzę, jakby to ciało było takie połamane i tak ciemno było dookoła, ale że właśnie jakby jakiś proces się zaczął, który idzie od dołu i taki jasny i gdziekolwiek jakby, dokolwiek, do każdej części ciała jakby dochodzi, to się wszystko jakoś tak wyrównuje, rozpuszcza. Okej. Okay. Wszystko jest tylko i wyłącznie informacją. I to ty decydujesz o tym, jak ta informacja przepływa przez ciebie. Tamtych wcieleń już nie ma, jest tu i teraz. Więc rozpuszczasz wszystko to, co nie jest związane z twoim obecnym życiem. Zabierz sobie tylko informacje, które uważasz, że są dla ciebie cenne, ale cały ładunek emocjonalny po prostu rozpuszczasz. Asiu, jak teraz widzisz Maria? Na pewno bardziej pewna siebie. Ona jest taka nawet stanowcza. Bardzo mi się podoba ta energia stanowczości. Takiego, że może powiedzieć komuś coś bez wyrzutu sumienia, bez strachu. Że ona może powiedzieć nie. I ma w tym pewność, taką pewność siebie. A zaobserwuj teraz, pójdziemy sobie rok do przodu w czasie, jak ciało subtelne i ciało fizyczne będzie odbierało swoje zęby. Bardzo lubi swoje zęby, dba o nie, ale nie ma tam strachu, że nie ma tam strachu. On ma w ogóle te zęby inaczej, one są zdrowsze. One są silniejsze, jakby w końcu ten korzeń miał tą informację swoją własną. Czyli na poziomie energetycznym jest przepływ informacji w obrębie szczęki, zębów i wszystko płynie swobodnie? Nie ma żadnych zastojów? Nie, nie ma. Świetnie. To zobacz, czy spostrzega dentystów jako katów. Nie lubi ich, to na pewno. Ale nie są, to nie jest już nie ma ładunku, tak silne, nie ma ładunku emocjonalnego. Spójrz, jak jej energia kreacji, jak jej energia seksualna. Jak tworzenie, pomysły. Ma pomysły na siebie, ma pomysły na realizację, ale co jest dla niej najważniejsze, ona ma odwagę tą w działaniu. Odwagę nawet w popełnianiu takiego, okej, coś się nie udało, idziemy dalej. I to ją nie załamuje. I to jest piękne. Tworzy? Tworzy. Tworzy własne rzeczy? Tak, tworzy własne rzeczy. Jakby tworzy i widzę, że na przykład zmienia myśl, okej, to tworzy co innego. A jak jej relacje z przyjaciółmi? Pięknie. Jak wchodzi w interakcję? Jest szacunek pomiędzy nimi. Przede wszystkim jest szacunek. To nie jest pozycji ofiary ani kata, tylko jest szacunek pomiędzy, jest przepływ. Ona potrafi nawet stawiać granice. A jak jej wiara w siebie? Właśnie to świadczy o tym, że ona ma wiarę w siebie. Ona siebie kocha. Ufa sobie? Tak, ufa, słucha własnej intuicji. Jest ta intuicja bardzo taka piękna u niej. Ale też to jest u niej piękne, że ona w końcu jest tak jakby zjednoczona z energią i z fizycznością. Rozumie przepływ energetyczny w fizyczności, w tej materii. Bo wcześniej to było pokazywała energię albo fizyczność. I nie było połączenia pomiędzy tym. Tak, wszystko kiwała, a teraz jest tak, jakby ona wie, co robić w fizyczności. W jaki sposób objawia się energia w materii fizycznej. Czy ma potrzebę palenia marihuany? Nie, bo ona ma to wszystko bez tego.
Okej. No to wracamy do dnia dzisiejszego. I Mario, powiedz mi jeszcze, jak teraz siebie odczuwasz? Tak czuję się, nie wiem, jakby nowa i tak jeszcze... nie wiem tego nazwać, ale tak jakby było mnie więcej we mnie. I tak jakby były części mnie, które, nie wiem, ignorowałam, których nie lubiłam, a teraz czuję, że się staram, znaczy nie staram się, że nastąpił jakiś proces przyjaźni, nie wiem, zobaczenia siebie nawet. Czujesz siebie po prostu. O, właśnie, tak. Po prostu czuję siebie na takim innym poziomie i to jest takie przyjemne. No dobrze. Asiu, w takim razie ostatnie spojrzenie na Marię. On odzyskała siebie. Siebie, ona siebie słucha. W końcu siebie słucha, mówi. Nie innych. Nikt nie jest w stanie nic zasugerować. Ona jest po prostu własną sugestią, sama sobie. To wracamy. To wracamy. Asiu, wrócimy do swojej przestrzeni. Za chwilkę policzę od 1 do 3 dla ciebie, Mario, i dla ciebie, Asio. Na 3 otworzysz oczy, ale teraz rozłącz się ze wszystkim, ze wszystkimi, pozostając tylko i wyłącznie w kontakcie sama ze sobą. 1. Czujesz swoją formę fizyczną. Czujesz swoje ciało. I jest ci z tym bardzo dobrze. 2. Zaufanie, poczucie siebie, wiara w siebie wypełnia całą twoją istotę i czujesz się z tym cudownie, fantastycznie. Nareszcie jesteś sobą. 3. Otwórz oczy. Jak się macie? Jak się masz? Asiu, najpierw zapytam. Bardzo dobrze. Bardzo miło. Bardzo miło. Mario, pięknie, pięknie widziałaś wszystko. Pięknie odczuwasz przestrzeń energetyczną, naprawdę. Szkoda, że on tutaj ten internet przerywał, ale niestrudzenie wracałyśmy. Jak się masz? Jak się czujesz? Ja czasami naprawdę słów brakuje. To było coś niesamowitego. To było bardzo ciężkie, ja czułam się bardzo nago, ale tak czuję, bardzo jestem wam wdzięczna. Bardzo potrzebowałam w zasadzie, żeby tak sama zobaczyć, że ze mną nie było nic nie tak, że to nie była wariacja, że tego to naprawdę była prawda, to co się działo. Więc dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Przyjemność po naszej stronie. Ja już zatrzymuję nagrywanie i zapytam tradycyjnie, czy chciałbyś opublikować sesję swoją. Tak, oczywiście. Wyrażam zgodę na publikację. Dziękuję bardzo. Żegnamy się ze wszystkimi. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.